Wielomiesięczny cykl turniejów o Grand Prix Polski w Mylki zakończył się szóstymi zawodami w Tczewie. Rywalizowało w nich 90 osób. W finale o zwycięstwo walczyli gospodarze z zagrywki Tczew. Mariusz Gek pokonał Rafała Szczepurę. Cykl Grand Prix Polski wygrał Hubert Pyzikiewicz z Timbers Bojanowo. Na cykl Grand Prix Polski w Melki 2022 złożyło się sześć turniejów. Dwa z nich odbyły się w Tczewie. W minioną sobotę miłośnicy tej skandynawskiej gry na stadionie imienia Alfonsa Guzińskiego przy ulicy Bałdowskiej rywalizowali w szóstych zawodach. Wzięło w nich udział 90 osób z całej Polski. Gospodarze z zagrywki Tczew okazali się niegościnni. Po raz pierwszy w dwuletniej historii Grand Prix Polski awans do finału wywalczyło dwóch zawodników z jednego klubu. Z Mariuszem Gekiem zmierzył się Rafał Ściepuro. zwyciężył 3 do 1 Gek, dla którego było to drugie podium z rzędu. W poprzednim piątym turnieju, jaki odbył się w Bojanowie, Trzewianin zajął trzecie miejsce. Szczepurę, który zajął drugie miejsce, można nazwać rewelacją turnieju. W ćwierćfinale pokonał triumfatora całego cyklu Grand Prix. Trzecie miejsce wywalczył utytułowany Arkadiusz Piruk z formatu Sztum. Klub zagrywka Trzew wygrał rywalizację drużynową. Spośród juniorów najlepszy w Trzewie był Filip Stachowiak z Timbers Bojanowo. Zawodnik tego klubu Hubert Pyzikiewicz okazał się zwycięzcą całego cyklu Grand Prix Polski. Na podium stanęli też drugi Krzysztof Mocha z Silesii Chorzów i trzeci Krzysztof Stachowiak z Timbers. Trzewianin Mariusz Gek w końcowej klasyfikacji Grand Prix zajął piąte miejsce. To nie koniec sezonu w Melki. Jeszcze w tym miesiącu w Suszu odbędą się czwarte otwarte Mistrzostwa Polski.